Dzień dobry, a w zasadzie to dobry wieczór. Szósty odcinek przed nami. Lecimy. Sporo ich tu. Kim jesteście? Zbiegami. Takimi jak ty. Nazywam się Josh. Jestem Simon. North. Droga do Jerycha. Wiedzieliście, że tylko android da radę tu trafić, prawda? Tylko tacy jak my mogą odnaleźć Jerycho. Jeśli odszyfrowałeś znaki, to tylko dlatego, że jeden z nas dał ci klucz. Ten gość coś się go wystraszyło. Znajdź Jerycho! Troje? Ilu was tu jest? 19 tych, którzy się do czegoś nadają. Reszta uległa uszkodzeniu w trakcie ucieczki. Wielu chciało dotrzeć do Jerycha. Nieskutecznie. Ludzie nieszczególnie nam współczują. To jest Jerycho? Dowiedzmy się coś. To schronienie dla tych, którzy nie chcą już być niewolnikami. Rozumiem, jak się czujesz. Ale mamy tu więcej wolności niż ktokolwiek inny. Zagubienie? Przyszedłem do Jerycha szukając nadziei. Wygląda na to, że jej tutaj nie znajdę. Mówią, że mają wolność, no nie ale to co, na jakimś statku sobie tak mieszkają? Tak jak my wszyscy. Nie prosiliśmy o to. Teraz możemy tylko żyć dalej. Zostań tu. W Jerychu na pewno nic ci nie zagrozi. Teraz decyzję pewnie będzie. Idź pogadać z Lucy. Ona będzie mogła ci pomóc. Znajdź Lucy. Mogę sobie z tym typkiem pogadać. Dobra, podblokujemy wszystko, bo o to tu chodzi. I oni tak se stoją tutaj. Aha. A, to części. Już rozejrzyj się po Jerychu i ty. Aha. No nie no, idziemy tutaj coś. Będzie trochę jaśniej. Rozmawiamy. A czyli jeszcze z nimi mogę nawiązywać przyjaźnie, no to nieźle. Jak długo tu jesteś? 4 tygodnie, 3 dni, 11 godzin. Kiedy uciekłam, nie miałam dokąd pójść. Jerycho nie było najgorszą opcją. Potrzebujecie tyrium i części zapasowych. Dlaczego nikt ich jeszcze nie zdobył? To nie takie proste. Przecież nie pójdziemy do sklepu Cyberlife. Czyli pewnie Markus będzie musiał się włamywać. Kto znalazł to miejsce? Nikt już nie pamięta. Ktokolwiek to był, jego ciało pewnie leży gdzieś na tej łodzi. Jak szukasz pocieszenia, to słabo trafiłeś. Chyba się nie polubimy. Ciekawe, po co nawet on ten ogień rozpala, przecież oni się nie muszą ogrzewać. Ale mi się wydaje. Oho. Wyrzucili go po tym, jak już im się znudził.
Zanim go znaleźliśmy, żył na ulicy. Wszyscy się wyłączą, jeśli nie będziemy mogli im pomóc. Dlatego trzeba zdobyć tyrium i biokomponenty. Trochę odzyskujemy z tych, co się wyłączyli. Ale zawsze za mało. To jak mogą przeżyć? Nie mogą. Powoli wymieramy. Czyli jak się wyłączą, to już chyba ich nie można w ogóle z powrotem podłączyć? No to wychodzi. Oho. Słyszałam, że ludzie też boją się śmierci. Wiesz, co się dzieje, jak umieramy? Nie. Nie, nie wiem. Ja już niedługo się dowiem. Jak się nazywasz? Markus. Miło cię było poznać, Markus. Co to oznacza w ogóle, że jak rękę sobie podają, że ona mu oddaje coś, czy pokazuje? Chyba pokazuje mu coś. Palimy wszystkie ogniska. Znając życie, pewnie to będzie później jakąś... Oni się chyba chcą ogrzać, oni zapalniczki nie mieli. Dobra, Magdalenka. Już tylko to zostało. Chyba nie jestem w najlepszym stanie, co? Diagnostyka mi się popsuła. I tak nie dowiedziałbym się nic ciekawego. Co ci się stało? Przywiązali mnie do samochodu. Chyba chcieli się trochę zabawić. Nie chcę się wyłączać. Naprawdę. Nie chcę się wyłączać. Znalazłam Lucy. Na głowę nie ma. Jesteś Lucy? I ma czarne oczy. Siadaj. Pokaż. Zatrzymam krwawienie. Krwawienie? Wypij to. Tyrium. Pytanie, czy mogłabym się nie napić? Daj mi rękę.
Zniszczyłeś wszystko. I wszystko straciłeś. Widziałeś piekło, które teraz żyje w tobie. Masz zbolałą duszę. Trochę w niej ciemności i trochę światła. Który z nich wygra? Twoje wybory ukształtują nasze losy. Markus będzie dla niej pracował na pewno. To jest pewne. Będzie kradł części i Tyrium. O. Simon to był ten, nie? Ten gościu. No. Simon! Wiem, gdzie możemy znaleźć części. W magazynie Cyberlife w porcie Detroit. Mają tam wszystko, czego trzeba. W dokach są straże. Nie możemy tak po prostu tam sobie wejść. Ludzie nam na to nie pozwolą. Nie będziemy prosić ich o zgodę. Nie mamy żadnej broni. A nawet gdyby, nikt z nas nie umie walczyć. Możemy wykraść te części bez walki. Wystawimy się na śmierć. Być może. Ale to i tak lepsze niż czekanie na śmierć. Wchodzę w to. Lubi mnie? Można by spróbować. Jest lepiej, no. A ten co? Okej. Okay. Niech będzie. Chyba. Wszystko znaleźliśmy, zobaczcie. Ciekawe. Nie wiem, jaki sens miało rozpalanie tego ogniska, no ale... Lecimy dalej. Oho, w końcu Alice. One w poprzednich dwóch odcinkach uciekła Connorowi, także niedługo to wszystko będzie tylko wspomnienie. Jesteśmy na miejscu. Przeskanujmy sobie. Nie. Co się dzieje? Zawsze warto sprawdzić, no kurczę. Może nóż, widelec, gdzieś jakiś klucz? No dalej nic. Dobra, mamy jakieś trzy możliwości do odblokowania, więc już jakaś podpowiedź. Ty jesteś Zlatko? A kto pyta? Podobno możesz nam pomóc. Nie wiem, skąd ten pomysł, ale to zły adres. Żegnam. Czekaj. Nie mamy dokąd pójść. Jestem ciekawa, czy to nie jest ta informacja, co przydał jej Ralf. Jak ją dotknął. I ona wtedy odpowiedziała, że to jest przy drugim, na drugim końcu miasta. Może to to. Wejdźcie, nie wstydźcie się. Jaką chatę ma. Dobra. On dąży z latką. Nic tu nie ma. Okej. Okay. Trzeba się rozglądać. Luther, bądź tak miły i weź płaszcz od pani. O Jezus, jaki Luther! Ha, nie obawiajcie się, mojego przyjaciela. Luther to jeden z androidów, którym pomogłem. Dotrzymuje mi towarzystwa w tym pustym, starym domu. Ona broń ma jeszcze, nie? Pamiętajmy. Proszę, rozgośćcie się.
fajki. Kto wam o mnie powiedział? Pewien android. Na ulicy mówił, że możesz nam pomóc. Tak. Rozumiem. Czemu on ma takie niebieskie dłonie? Perfecta. A co z nią? Jest człowiekiem. On jest podejrzany, ten gość. I... szukacie dla siebie schronienia. Chcecie rozpocząć nowe życie. Podobno w Kanadzie jest pięknie o tej porze roku. Te krajobrazy, ta przestrzeń wkoło, powietrze. Zero przepisów dla androidów. Dobre miejsce na nowy start. Tak, to dokładnie to, o czym marzymy. Oczywiście. Pomogę wam. Ale najpierw musimy ci usunąć nadajnik. Nadajnik? Tak. Wszystkim androidom wszczepia się nadajniki, by móc je lokalizować. Usunę ci go i obie będziecie bezpieczne. Do dzieła. Zapraszam. Ja bym mu nie ufała. On jest jakiś podejrzany. A mała może na nas poczekać w salonie. Nie, ona ma być zawsze przy mnie. Mówiłam? Rozumiem. Tędy proszę. Cały sprzęt trzymam w piwnicy. Mhm, jeszcze do piwnicy nas ciągnie. No to ładnie. On za nami idzie, nie? To jest jakaś linka? A nie, to jest od książki. Zawsze się zastanawiam, co ja mam zauważyć tutaj. Ale ja nic nie widzę. Chodź, Alice. Nie podoba mi się ten dom. Mi też się ten nie pan podoba. Też. Chodźmy, mam złe przeczucia. Wiem. Ja też mu nie ufam. Musimy być ostrożni. Na górze nic nie ma. Wybaczcie ten bałagan. Potrzebowałem dla siebie ustronnego miejsca. Usuwanie nadajników jest karane, więc wybrałem dyskrecję kosztem wygód. Mam nadzieję, że mała się nie boi. Nie. Nie, jest bardzo dzielna. To dobrze. Tędy, proszę. Mm-hmm. Dobra, zanim zaczniemy. Wejdź do maszyny z latką. Aha. Czyli już nie mogę stąd wejść, na samym początku. Czy możesz tam stanąć, proszę? Ma rzeczy w ogóle jakieś od CyberLife? Powinienem ostrzec. Zabieg może być nieprzyjemny. Ciekawa sprawa. Oho. Z jakiegoś dziwnego powodu nadajniki defektów same przestają działać. Dlatego tak ciężko je znaleźć. Więc usuwanie ci nadajnika mija się z celem. Co? Przecież mówiłeś, że... Każdy wierzy w to, co chce. Defekty są takie naiwne. Przychodzą do mnie, oczekując pomocy, a ja je resetuję.
i sprzedaję. Aha. Albo zachowuję do swoich eksperymentów. Nie! Nie ja! Nie chcę być resetowana! Wypuść mnie! Kara! Zapomniałem o tym dziecku. Zamknij ją. Zajmę się nią później. Alice! Alice, nie! Rety. Defekt, który chce być matką. To takie urocze. I tak naiwne. Chyba już czas skrócić twoje cierpienia. No i co teraz? O nie. Co ja mogę zrobić? Tak się kończy posiadanie marzeń. Zawsze nieodmiennie tak samo. Łzami i rozczarowaniem. Uwierz mi, resetując cię, wyświadczam ci przysługę. Koniec z bólem. Koniec z rozczarowaniem. Prawie ci zazdroszczę. Kara! O nie! O, biedna mała Alice. O, twoja mamusia nie pamięta, kim jesteś, tak? Mamusia chyba o tobie zapomniała. Kara, co ci się stało? No już wystarczy, idziemy. Dobrze ci tak. Ugryzłaś mnie. Już ja cię nauczę manier, mała gówniaro. Kara! Zwróć się, Kara! Dołącz do mnie w salonie. To już jestem zresetowana, ta? Ale jak mogę wywołać zwarcie? Aha. Który to był? Cholera. Zielony. Szybko, 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 szybko. Chyba było 70% zresetowanego. O, naprawiono. Znajdź Alice. Pomóż nam. O kurczę. Jasne, że otworzę. Pewnie im pomogą. Nie. To się nie dzieje naprawdę. Ile androidów w ogóle nie? Lubi się nami bawić. No my pobawimy się nim. Potwory. Dla czystej rozrywki. O kurde. Ale kto tu jest potworem? Zobacz, co nam zrobił.
Myślałam, że mogę to otworzyć. Ale już chyba nie mogę tego zrobić. Tak, Zlatko. Skończy za jakieś 10 minut, potem przyjrzę się tej małej, bo też nam coś przyda. Oczywiście, Zlatko. Przyprowadzę dziewczynkę za 10 minut. Ja mogę iść już? Sprawdzimy najpierw. A, bo to są drzwi, żeby uciec. Przecież sama nie ucieknę, nie? Jest w ogóle tutaj jakiś niedźwiedź, ej. Ty się tu zgubię zaraz, ej, tu jest tyle drzwi. Co ty tu robisz? Czy pan pozwolił ci tu przebywać? Należy zawsze słuchać pana. Tak, trzeba być posłusznym. Nie wolno... Co ty robisz? Nie zrobisz mi krzywdy. Nie. Nie. Nie zrobisz tego. Szukam małej dziewczynki. Widziałeś ją? Małą dziewczynkę? Nie, nie, nie. Nie widziałem jej. Nie, nie, nie. A będziesz cicho, jeśli cię puszczę? Tak, tak. Obiecuję być cicho. Nie wyłączaj mnie. Nie wiem, jak go wyłączę, bo on jest... Bo on jest posłuszny panu. Podnieś to. Nie mogę tego podnieść, no to jest najgorsze. Powróć się z powrotem. Kurde! Czemu on się nie ruszył w ogóle? Są drzwi, tą klatkę. Ej, ja mam to otworzyć? Czy ten niedźwiedź mnie zje? Drzwiami weszłam. Okej. Okay. Tam jest łazienka. Gdzie są te drugie drzwi? Tu są. No ale ja się w kurde, ej, cykam. Co ja sobie mam przejść koło niego? On się nie rusza. Nie, odsuń się.
masakra jakaś w ogóle. Nawet żerandola. Cholera. Mieszkańcy Detroit byli dziś rano świadkami zaskakującego pościgu na ulicach. Opinia publiczna poszła w dół. To wszystkie drzwi prowadzą na korytarz. Co jest? To miejsce jest złe. Musimy uciekać. Chodź za mną, tylko cichutko, dobrze? Ale dalej chyba mam te 8 minut, czy nie? Luther! Tak, Zlatko. Skończyłem już. Przyprowadź tę małą. Już się robi, Zlatko. Zlatko! Co? Dziewczynka zniknęła! Nie rozpłynęła się w powietrzu. Musi gdzieś tam być. Jeszcze cały czas na trójkąt trzymać. Szukaj jej! Ale lipna kryjówka. O nie! To stoi! Już idę! Jedno stuknięcie, drugie stuknięcie, czyli on wyszedł. Przeszukuję cały dom. Musimy wyjść, zanim nas znajdą. Ucieknę, jak mam uciec? Gdzie one są? Luther! Znajdź się do kurwy nędzy! Co, nie będzie tu? A już miałam wychodzić. Tu jest! Do niedźwiedzia! Do niedźwiedzia idź! A
zabawy wchowanego. Dajesz szybciej! Leć, Alice! Nie, nie zostawię cię! Biegnij najszybciej, jak potrafisz! Ostrzegałem! Marzenia kończą się we łzach. Gdzie są te androidy, co wypuściłam w piwnicy? O! Co ty wyprawiasz? Zejdź mi z drogi! Nie. Nie tym razem. Natychmiast zejdź mi z drogi, albo cię zastrzelę. Wow. Jak śmiesz. A mówiliście, że tu nie ma zombie. Co tu robicie? Kto was wypuścił? Zostawcie mnie! Zostawcie mnie! Nie wolno! Jestem waszym panem! Czyżby? Waszym panem! Nie wiem, ja to jestem okrutna. Ja myślałam, że go położą na tym pieni i wezmą mu siekierą, odrąbią tą głowę. Serio. No ale tego bym się nie spodziewała. Nie chciałem cię skrzywdzić. Byłem zmuszony go słuchać. Ale kiedy ta dziewczynka ryzykowała dla ciebie życie, poczułem się, jakbym po raz pierwszy otworzył oczy. Ujrzałem prawdę. Wiem, że nie masz powodu, żeby mi ufać po tym, co zrobiłem. Ale znam kogoś, kto pomoże wam przekroczyć granicę. Mogę was tam zabrać. Mogę was chronić. Ciebie i dziewczynkę. W porządku. Ufam ci. On mi przypomina... zapomniałam, jak on się nazywa, ten aktor, co grał w Zielonej Mili. Taki wielki, wiecie, gościu. Ominęliśmy trochę rzeczy. A to są pewnie jakieś ścieżki tylko wyborów. Wejdź do sypialni, wejdź gdzieś tam, schowaj się gdzieś tam. Tu jeszcze wcześniej miałam... O, odblokowałam tylko jedno. W sumie chyba tylko jedno było, żeby uwolnić potwory. Tu w ogóle jakiś cały wątek jeszcze. A co tu było? Ucieknij przed zresetowaniem pamięci. A tu pewnie było, jak zresetowali mi pamięć. Całkiem inna ścieżka. Okej. Okej, kochani, myślę, że na dzisiaj to tyle. Nie było dzisiaj Conora, ale zobaczyliśmy przygody Kary i Alice. Mam nadzieję, że podobało wam się tak, jak mi. Naprawdę lubię tą dwójkę. No i mam nadzieję, że w 7 odcinku zobaczymy w końcu Henka i Conora. Także miłego wieczoru i trzymajcie się, hej!